Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie kwietnia. Tak naprawdę w tym miesiącu nagrywam to podsumowanie dosyć późno, bo kończy się powoli maj, także niedługo będziemy nagrywać podsumowanie maja. No ale zanim to jeszcze musimy rozliczyć się z kwietniem. Ale kwiecień nie był jakoś bardzo bogaty czytelniczo i też przyznam szczerze, że czytałam mało ambitne książki, bo są to dwa thrillery. Znowu przez chwilę wpadłam w jakąś taką fazę na thrillery. Czasem tak mam po prostu od jakiegoś czasu, że strasznie chce mi się czytać ten gatunek, ten konkretny gatunek i też konkretną fabułę, bo jest to najczęściej fabuła, kiedy coś dzieje się na zamkniętej przestrzeni, na przykład w jakimś domu, w mieszkaniu. No i właśnie takie dwie książki przeczytałam. I dwie kolejne, które udało mi się w kwietniu przeczytać, to był powrót do serii, którą bardzo lubię i po prostu potrzebowałam takiego rozluźnienia na koniec miesiąca. Ale może zacznijmy po kolei, więc zacznijmy od pierwszej książki, którą przeczytałam w kwietniu, a była to Uwięziona B.A. Paris. I ja wiem, że książki tej autorki obiektywnie może nie są jakieś super dobre i nawet nie są jakieś super dobre, jeżeli chodzi o thriller, bo na pewno w tym gatunku można znaleźć lepsze, lepiej napisane książki, bardziej angażujące, bardziej wiarygodne. No tutaj jednak sporo w tej fabule jest naciągane, ale ja te książki jakoś bardzo lubię, one są dla mnie naprawdę dobrą rozrywką. No i z niecierpliwością czekam na kolejne książki tej autorki. Jeżeli chodzi o Uwięzioną, to ona pojawiła się właśnie jakoś chyba w kwietniu albo pod koniec marca na Legimi. Wyszła u nas w Polsce dużo wcześniej, znaczy może nie dużo, ale parę miesięcy wcześniej, natomiast na Legimi nie była dostępna. A jest to taka książka, której nie chciałam kupować, nie potrzebuję jej na swojej półce. Natomiast gdy w końcu pojawił się e-book, no to właśnie z chęcią po nią sięgnęłam. I to jest historia Amelie, dziewczynki, która w wieku 16 lat traci swojego ojca. Jej matka zmarła już jakiś czas temu na raka, natomiast właśnie kiedy ma 16 lat, umiera również jej ojciec. Czy odwrotnie, to chyba ojciec zmarł na raka, natomiast z matką coś się wcześniej stało, już nawet nie pamiętam, ale też to nie jest aż tak znaczące dla fabuły. Znaczące jest to, że po prostu tych rodziców nie ma i zostaje osierocona w wieku 16 lat. Natomiast udaje jej się gdzieś tam umknąć tej opiece społecznej, trafia do Londynu i tam nawiązuje takie znajomości z takimi bardzo bogatymi i wpływowymi ludźmi. Znaczy może nie bardzo, może bez przesady, ale jednak są to ludzie, którzy pomagają jej stanąć na nogi, dzięki którym później, kiedy już ukończy te 18 lat, znajduje pracę i to całkiem niezłą pracę w pewnej redakcji. I właśnie w tej redakcji poznaje właściciela całej tej redakcji, takiego milionera Neda. No i wlatuje z nim w taką podróż służbową, chyba do Las Vegas, o ile się nie mylę. I tam Ned prosi ją o taką pewną, proponuje jej pewien układ. Jest to układ na zasadzie zawarcia małżeństwa. I korzyści będą obustronne. Oczywiście Amelia, która zbiera na studia prawnicze w Londynie, które są koszmarnie drogie, dostanie pieniądze na te studia. Natomiast Ned będzie mógł jakby pozbyć się takiej presji ze strony swoich rodziców, którzy chcą, aby ożenił się z taką, powiedzmy, przyjaciółką rodziny. No i po prostu oczekują od niego tego małżeństwa, dlatego Ned chce przyjść do rodziców, pokazać im, że on już jest żonaty i po prostu na małżeństwo w jego życiu już nie ma miejsca. Także zawierają taki układ. Ta książka podzielona jest na dwie perspektywy. Mamy perspektywę kiedyś i tutaj właśnie dowiadujemy się tych wszystkich rzeczy, o których Wam powiedziałam. I mamy perspektywę teraz. I w tej perspektywie teraz okazuje się, że Amelie wraz ze swoim mężem zostali porwani. Siedzą w jakimś w ogóle w osobnych pomieszczeniach, w jakimś domu po ciemku. Nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo właściwie, dlaczego zostali porwani. No i na tym opiera się cała fabuła, także tutaj już się zatrzymuję i więcej nie zdradzam. Oczywiście stopniowo autorka będzie przed nami odkrywać to, co się wydarzyło, kto właściwie stoi za porwaniem, w jakim miejscu ich przetrzymuje i dlaczego, jaki był powód przede wszystkim tego porwania. Tak jak wspomniałam na początku, naprawdę czytało mi się to bardzo dobrze, bardzo szybko, była to świetna rozrywka, taka typowo rozrywkowa książka, od której nie można absolutnie nic wymagać. Jedyne, do czego mam pewne zastrzeżenia, znaczy mogłabym mieć dużo, ale też nie chcę się czepiać, bo to była tego rodzaju książka, że po prostu brałam to wszystko na klatę. Natomiast to zakończenie było dla mnie trochę przeciągnięte. Oczywiście cała fabuła była też mocno naciągana, ale no tak jak wspomniałam na początku, to jest autorka, która nie zważa na to, czy to jest realne, czy to nie jest przesadzone, czy nie. Dużo tam rzeczy można by było zakwestionować, więc to zakończenie było dla mnie troszkę już, no za bardzo. Ale mimo wszystko miałam i tak taki duży próg tolerancji, jeżeli chodzi właśnie o niewiarygodne zbiegi okoliczności w tej książce. Natomiast koniec końców to była po prostu przyjemna książka. Nic takiego, co na dłużej zapadnie mi w pamięć. Ja już teraz o niej tak naprawdę jakoś bardzo nie pamiętam, nie wspominam. Ale na moment czytania sprawdziła się naprawdę świetnie, czytałam ją błyskawicznie, byłam zaangażowana, wciągnięta, a właśnie czasem takich rzeczy potrzebuję od książek, nie zawsze musi to być jakaś ambitna literatura. Tak więc jeżeli macie ochotę na jakiś wciągający thriller, albo lubicie pióro tej autorki, no to myślę, że to jest też książka, którą warto poznać. Na pewno nie jest jedną z tych gorszych, bo ta autorka miała takie zloty i upadki. I nie wszystkie jej książki mi się podobały, nie wszystkie też czytałam, bo stanowczo mi je odradzaliście, także tamtych to był chyba dylemat, który tak bardzo
odradzaliście, więc po tamtą książkę nawet nie sięgałam. Natomiast Uwięziona myślę, że jest na podobnym poziomie jak Na skraju załamania, Za zamkniętymi drzwiami czy Terapeutka. Także jeżeli tamte książki Wam się podobały, no to ta jest utrzymana na podobnym poziomie i w podobnym stylu. I drugi thriller, którego właściwie nie przeczytałam, a przesłuchałam w formie audiobooka, to Kobieta z sąsiedztwa, Sue Watson. Pamiętam, że to jest książka, która no też wyszła już myślę, że z pół roku temu u nas w Polsce. I ja tę książkę tuż po premierze bardzo chciałam przeczytać, nawet umieszczałam ją chyba w jakichś swoich zapowiedziach, kiedy jeszcze je nagrywałam, bo właśnie tematycznie wydawała mi się ciekawa, natomiast później posypało się trochę negatywnych opinii na jej temat i jakoś tak ją odpuściłam. Natomiast w kwietniu malowałam sobie obraz po numerach i właśnie tak do malowania tego obrazu przesłuchałam sobie tę książkę. Też bardzo szybko, bo też bardzo się wciągnęłam jakby w akcję, a jednocześnie sobie właśnie malowałam, także też ręce miałam zajęte, bo ja nienawidzę słuchać audiobooków w momencie, kiedy no jakby nie jestem czymś zajęta. Muszę być fizycznie czymś zajęta, czyli właśnie to malowanie po numerach sprawdziło się świetnie, albo nawet jakieś sprzątanie, wiecie, tego typu rzeczy, żeby się po prostu ruszać rękoma, a nie tylko siedzieć i słuchać, bo wtedy kompletnie nie mogę się skupić i nie jestem w stanie w takiej formie audiobooków słuchać. No ale tutaj to sprawdziło się naprawdę nieźle. W Kobiecie z sąsiedztwa naszą główną bohaterką jest Lucy, nauczycielka. Nauczycielka, która ma takie szczęśliwe życie, ale takie bardzo proste, ma męża, nie mają dzieci, bardzo chcieliby mieć dzieci, ale niestety nie mogą. No właśnie, Lucy jest nauczycielką, także jest to takie dosyć spokojne, ustatkowane, takie typowe życie, jak myślę, że wielu z nas prowadzi, czy też chciałoby prowadzić, bez jakichś większych dramatów, ale też bez jakichś takich większych momentów ekscytacji. No, zupełnie zwyczajne życie. Natomiast kilka domów dalej od Lucy i jej męża... Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak jej mąż miał na imię. Wydaje mi się, że Michael albo coś na M, ale nie jestem przekonana. W każdym razie kilka domów dalej mieszka Amber. Amber jest taką młodą, energiczną kobietą, taką typową karierowiczką, a w dodatku gwiazdą telewizji, ponieważ jest pogodynką, dosyć znaną w tym rejonie, w którym mieszka i w tej sąsiedzkiej społeczności też raczej wszyscy ją kojarzą. I Lucy jest zafascynowana bardzo jej życiem. Życie Amber wydaje jej się takie bardzo takie rozrywkowe, pełne przygód, coś takiego, czego Lucy nie ma, a co bardzo chciałaby mieć. Wiecie, trochę na zasadzie takiego poglądu, że gdzie indziej trawa jest zawsze bardziej zielona. No nie ukrywajmy, że Lucy po prostu zazdrości Amber, ale jednocześnie udaje jej się zaprzyjaźnić. Te dwie kobiety łączy taka dosyć no, silna przyjaźń, spędzają ze sobą bardzo, bardzo wiele czasu, plotkują, rozmawiają na każde tematy, Lucy bardzo mocno też zwierza się Amber ze swoich problemów. No są to takie naprawdę prawdziwe, bliskie sobie przyjaciółki, mimo że nie znają się jakoś bardzo długo. W międzyczasie okazuje się, że Amber jako ta powiedzmy w miarę rozpoznawalna osoba ma stalkera, dostaje takie niepokojące SMS-y, dzieją się różne takie no niepokojące rzeczy. Widać ewidentnie, że ktoś ją śledzi, ktoś być może czyha na jej bezpieczeństwo, ktoś po prostu ją cały czas obserwuje, podgląda, właściwie zna każdy jej krok. Oczywiście jak to często w takich przypadkach bywa, nie ma na to twardych dowodów, policja też nie do końca może podjąć jakieś kroki, też szczerze mówiąc nie do końca jej wierzą. Pojawiają się pewne wątpliwości. Natomiast Amber ciągle żyje w takim poczuciu strachu i niepewności, co się za chwilkę wydarzy i czy ktoś jej przypadkiem w tym momencie nie obserwuje. Lucy oczywiście jako dobra przyjaciółka bardzo angażuje się w pomoc Amber, próbuje ją chronić na wszelkie możliwe sposoby, próbuje też dociekać, kto może być tym stalkerem. Generalnie robi wszystko, co w jej mocy, żeby po prostu w jakikolwiek sposób Amber pomóc. Natomiast Amber pod wpływem właśnie tych różnych wiadomości, SMS-ów, tych wydarzeń bardzo się zmienia, odsuwa od siebie Lucy i zaczyna się zachowywać no tak, jak wcześniej się nie zachowywała i ta przyjaźń staje pod znakiem zapytania. Dużo się tutaj dzieje. Malując po numerach słuchało mi się tego dobrze. Natomiast to jest bardzo przewidywalna książka i właściwie od samego początku miałam w głowie dwa rozwiązania, to znaczy dwie możliwe strony, w które ta książka mogła pójść i poszła właśnie w jedną z nich. Także to nie było absolutnie nic zaskakującego. Już naprawdę bardziej byłam zaskoczona przy lekturze Uwięzionej niż tutaj. No bo to jest po prostu właściwie pewne od samego początku i myślę, że wy sięgając po tą książkę i czytając pierwsze kilka rozdziałów też od razu będziecie mieć w głowie mniej więcej zarys tego, co się może wydarzyć, kto za tym stoi i jak to wszystko się dalej potoczy. Także to jest mój największy zarzut wobec tej książki, ta przewidywalność. Była właśnie na pewno z tego względu i w ogóle fabularnie nieco słabsza niż Uwięziona, także też mniej utkwiła mi w głowie. No i znowu, nie jest to też coś, o czym będę pamiętać, co będę jakoś bardzo wspominać, jest to typowa rozrywka. Akurat według mnie może niekoniecznie aż tak bardzo warto ją przeczytać, nawet jeżeli macie ochotę na thriller, to już bardziej bym polecała właśnie książki B.A. Paris. Natomiast nie jest to też książka, przy której uważam, żebym straciła jakoś czas, no bo też robiłam w tym czasie coś innego. Być może gdybym czytała ją w formie papierowej, to tak, to żałowałabym tego czasu poświęconego na jej czytanie. Być może gdzieś tam w trakcie nawet bym ją odłożyła, chociaż ja bardzo rzadko robię DNF-y. Ale tak, słuchając i robiąc jednocześnie coś innego, no nie było tak źle. Tak więc też nie chcę tutaj jakoś bardzo narzekać, ale na pewno nie jest to dobra książka, nawet w swoim gatunku. Lekka, przyjemna, gdzieś tam rozrywkowa, ale myślę, że no nawet właśnie w literaturze gatunkowej znajdziecie coś lepszego. Tak więc ja Wam nie odradzam, ale też tej książki na pewno nie polecam. Decyzję pozostawiam Wam, czy po nią sięgnąć.
No i jeśli chodzi o drugą połowę miesiąca, to jakoś tak naszło mnie na powrót do Harry'ego Pottera. I ponieważ poprzednim razem, kiedy robiłam sobie reread tej serii, a było to myślę, że z rok temu, półtora roku temu, coś takiego, przeczytałam 5 tomów, od pierwszego do piątego, dlatego tym razem od razu zabrałam się za Księcia Półkrwi, który jest oczywiście 6 tomem. I powiem Wam, że no nie chcę tutaj mówić za dużo na temat fabuły, ani w ogóle opowiadać o książce, bo to jest książka doskonale znana chyba wszystkim, więc też tutaj nie będę się nad tym rozwodzić. Natomiast to, co do mnie dotarło, sięgając ponownie po tę książkę, to jest to, że dalej czytam się tak samo dobrze, jak wtedy, kiedy byłam dzieckiem, kiedy byłam nastolatką. Dalej jest to chyba jedyna seria, którą mogę tak po prostu czytać cały dzień, bez takiego poczucia znużenia czytaniem i książką. Nie muszę w ogóle jej odkładać, nie muszę w trakcie, nie wiem, sprawdzać telefonu, nie rozprasza mnie nic po drodze. Po prostu kładę się do łóżka albo siadam w fotelu, biorę tę książkę i mogę ją czytać naprawdę nieprzerwanie cały dzień. Totalnie, automatycznie wnikam do tego świata. Jestem tam w środku, wiecie, na błoniach Hogwartu, czy w Hogsmeade, czy gdziekolwiek. Po prostu ta historia rosła razem ze mną i to się nie zmieniło. Do tej pory zostało. Także bardzo się cieszę, że wróciłam do Hogwartu. Te powroty są zawsze bardzo, bardzo miłe. I po raz kolejny doceniłam tę część, ponieważ to jest część, w której poznajemy bardzo dużo historii Voldemorta. I to niestety z jakiegoś powodu nie zostało przedstawione w filmie. W filmie mamy tylko tę jedną scenę z sierocińca, kiedy mamy do czynienia z małym Tomem Riddle. Natomiast tutaj jest tego znacznie więcej i ja rozumiem, że film ma ograniczony czas i trzeba coś tam okroić, ale uważam, że akurat tego nie powinno się okrajać, bo to jest bardzo, bardzo ważne w kontekście całej tej serii. Tutaj mamy właściwie wyjaśnienie wszystkich tych horcruxów, wszystkiego tego, co się wcześniej i później wydarzyło. No i wycięcie tego z filmu było według mnie bardzo złym pomysłem, dlatego bardzo liczę na serial, który jest tworzony przez HBO Max i mam nadzieję, że ponieważ serial ma więcej czasu i można bardziej szczegółowo pewne historie przedstawić, mam nadzieję, że serial właśnie tego wątku nie pominie i że naprawdę przedstawi go w taki sposób, jak to jest przedstawione w książce, bo jest to bardzo, bardzo ważne dla całej tej serii. No i już idąc za ciosem, sięgnęłam również po ostatni, 7 tom, czyli Insygnia Śmierci. To jest tom, który siłą rzeczy czytałam najmniej razy, ponieważ oczywiście wyszedł jako ostatni i wydaje mi się, że w ogóle czytałam go w swoim życiu chyba, nie wiem, ze 3 razy może. Dlatego, że zawsze, kiedy robiłam ten reread, to zaczynałam od początku, od pierwszej części. No i właśnie już gdzieś tam nie dochodziłam do tych ostatnich, dlatego cieszę się, że też sięgnęłam po Insygnię Śmierci. Nie jest to z całą pewnością mój ulubiony tom, o wiele bardziej wolę Księcia Półkrwi. Natomiast to oczywiście na tle całej serii też jest dobra książka i dobra część. I dobre zakończenie całej tej serii, ja bardzo to zakończenie lubię. Tutaj mały spoiler, jeżeli nie wiecie, jak się sparowali główni bohaterowie, to wyłączcie w tym momencie. Ja bardzo lubię fakt, że Hermiona wyszła za mąż za Rona. Ja wiem, że wiele osób uważa, że to w ogóle było jakby znikąd wzięte i że Hermiona powinna być z Harrym. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że przez całą tę serię, a już szczególnie tam od piątego tomu, kiedy mamy ten bal, nie od piątego, od czwartego tomu, kiedy mamy bal bożonarodzeniowy, bardzo, bardzo mocno widać, że jednak Hermiona powinna być z Ronem i że ta miłość gdzieś tam między nimi rozwijała się i dorastała razem z nimi. Także ja jestem fanką tej pary, totalnie shipuję. I Harry z Ginny też bardzo mi pasuje, bo też podkreślam, że Ginny jest naprawdę świetną bohaterką w książkach. Uwielbiam książkową Ginny, a w filmach została przedstawiona fatalnie. Po prostu została tak obdarta z takiej charyzmy, którą ona posiada, z tego wszystkiego, co jest po prostu no, świetne w tej postaci. Tego w filmie nie ma. W filmie to jest jakaś w ogóle zupełnie nieważna, poboczna, drugoplanowa postać, kompletnie bez charakteru, kompletnie bez jakiejś takiej ikry. Jeżeli znacie Ginny tylko z filmów, a nie czytaliście książek, no to bardzo polecam jednak zapoznać się z książkami i zobaczyć, jak ona jest przedstawiona w książkach i mam nadzieję również, że serial troszkę odda jej sprawiedliwość, no bo zdecydowanie by się jej to przydało. Także tymi dwoma książkami tak pozytywnie sobie zakończyłam kwiecień. Pod koniec kwietnia sięgnęłam też po książkę Rodzina Monet, natomiast skończyłam ją już w maju, więc będzie o niej więcej w podsumowaniu maja. Ale też, jeżeli jesteście już bardzo ciekawi mojej opinii na temat tej książki, to jest na jej temat reading vlog, także możecie też, poprzedni film to jest właśnie reading vlog z czytania Rodziny Monet, także też możecie tam zajrzeć, ale więcej o niej opowiem w podsumowaniu maja. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to podsumowanie miesiąca. Dajcie koniecznie znać, co Wam udało się przeczytać w minionym miesiącu, czy polecacie coś szczególnie, czy coś skradło Wasze czytelnicze serce właśnie w kwietniu. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć!